Oczywiście tak. Nie jestem zwolennikiem korzystania z usług chmurowych, szczególnie do tego typu celu, do przechowywania kopii zapasowej, gdzie znajdują się wszystkie nasze dane. Natomiast no, istnieje wiele różnych metod przechowywania kopii zapasowych, w tym przechowywanie kopii na właśnie usługach chmurowych. Natomiast miejmy świadomość tego, że jeżeli umieszczamy taką kopię w ramach takiej usługi chmurowej, w ramach takich zasobów sieciowych, to znaczy, że te dane znajdują się gdzieś na jakichś serwerach na świecie. My nie do końca wiemy, gdzie te serwery są zlokalizowane. Co więcej, nie do końca wiemy, kto do tych danych ma dostęp i w jaki sposób te dane tak naprawdę są zabezpieczone. W związku z tym warto je zabezpieczyć już po stronie administratora danych osobowych, zaszyfrować tego typu pliki i dopiero wówczas umieścić je w ramach takich zasobów sieciowych, w ramach takiej usługi chmurowej tak zwanej usługi chmurowej. Wówczas możemy z niej korzystać bezpiecznie, minimalizujemy ryzyko tego, że ktoś być może z pracowników tego, podmiotu zewnętrznego lub na wypadek wycieku danych, ktoś uzyska do nich nieuprawniony w tym przypadku dostęp.